chyba będzie lepiej, jeśli z pierwszego światła będzie lepszy kontekst. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Radni, Samorządowcy, Kresowianie, Mieszkańcy Prabud, ci, którzy jeszcze są w stanie wytrzymać ten ostatni fragment dzisiejszego spotkania. Zapraszam Państwa na spotkanie ze światem Kresów, który stanął w Prabutach przy Konkaterze, ale zanim tam się udamy, kilka jeszcze dopowiedzi. Reprezentuję Dom Spotkań z Historią Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, która zajmuje się XX wiekiem. Organizujemy wystawy i plenerowe, i w domu. Przepraszam, ale coś tutaj pojawiło się potrzebnie. I wystawy rozmaitego typu historyczne dotyczące XX wieku. Prowadzimy zajęcia z młodzieżą od przedszkola do studentów, także z osobami niepełnosprawnymi. Mamy specjalne warsztaty dla niewidzących. Jeśli któraś z klas zawita do Warszawy i nie będzie miała ochoty zwiedzać zabytków, na zajęcia zapraszamy do Domu Spotkań z Historią. Prowadzimy Archiwum Historii Mówionej, w którym gromadzimy relacje świadków historii. To jest ponad 4,5 tysiąca nagrań świadków historii. Niektóre trwają po kilkanaście godzin. Takie Archiwum Mówione Historii XX wieku. Fragmenty mogą Państwo znaleźć w internecie na stronie Archiwum Historii Mówionej. Szczegóły dotyczące naszej działalności na stronie www.tsh.waw.pl. A ja mam okazję od kilku lat prowadzić w tymże Domu Spotkań z Historią program dedykowany dziedzictwu kulturowo-historycznemu ziem wschodnich I i II Rzeczypospolitej, czyli Kresów. Opiera się on o gromadzoną przeze mnie od ponad ćwierć wieku bardzo dużą kolekcję materiałów dotyczących Kresów. To jest ponad 30 tysięcy rozmaitego typu obiektów. W oparciu o te materiały powstają co miesiąc premierowe odcinki opowieści z Kresów. W sumie było ich już ponad 80. Co miesiąc półtora godzinna prezentacja z różnych stron Kresów, bo to i Wileńszczyzna, i Nowogródczyzna, i Grodzieńszczyzna, i Polesie, i Wołyń, i ziemia lwowska, i ziemia stanisławowska, i ziemia tarnopolska, ale także i te fragmenty Kresów, które pozostały poza granicami II Rzeczypospolitej. Ostatnie spotkanie, majowe w tym roku, półtora godzinna prezentacja, majówka nad Choryniem, Słuczą i Lwom, poświęcona była dawnemu powiatowi sarneńskiemu, gdzie znalazła się i opowieść o Sarnach, i o Dąbrowicy, i o Bereźnicy, i o Rokitni, i o Kresowie, i o słynnym sarneńskim rejonie umocnionym. Być może będzie kiedyś okazja, by tę prezentację Państwu w Prabutach pokazać. Pokazujemy także kino kresowe. 150 filmów dokumentalnych poświęconych Kresom pokazaliśmy w ramach tego cyklu w Domu Spotkań z Historią. Promujemy książki o Kresach, organizujemy spotkania ze środowiskami dawnych Kresowian. Taką dużym przedsięwzięciem była wystawa Świat Kresów, której doczesne szczątki widzą Państwo przed katedrą, bo ona objechała już ładnych kilka miast i zniszczyła się trochę po drodze. Kilku plansz już nie ma. Niektóre we fragmentach dzisiaj służą nam jako scenografia tego spotkania. To fragment tej wystawy, część plenerowa, rozpadająca się na pięć części. Wieś na Kresach, miasteczko na Kresach, dwór, pałac, dalej stroje, uzdrowiska i letniska i duże miasta na Kresach. Wewnątrz Domu Spotkań z Historią pokazywaliśmy kresowy tygiel narodów, religii i kultur, czyli to wielokulturowe, wielonarodowe, wieloreligijne oblicze Kresów, o którym parę słów chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć. Z tej wystawy narodził się kalendarz Świat Kresów, a potem album, który mamy tutaj ze sobą, gdzie pomieściliśmy blisko 800 obiektów przypominających, jak te Kresy wyglądały na początku i w pierwszej połowie XX wieku. Proszę Państwa, tę prezentację pozwoliłem sobie trochę prowokacyjnie zatytułować Świat Kresów, czyli
Unia już tu była. Można by zrobić taką wyliczankę. Magnaci z Litwy, arystokraci z Podola, lwowskie Orlęta i strzelcy Siczowi, hasydzi na Podolu i Żydzi z Wileńskiej Jerozolimy Północy, bo tak kiedyś nazywano Wilno, i czerwony płaszcz Kucuła i łapcie i pustoły Poleszuka, i Czesi na Wołyniu, i Ormianie w Lwowie i na Pokuciu, i Wicilnicy na Niemnie, i Łebacy w Bolesławiu, i Karaimi z Drog, i Anglik z Kołomyi. To są wszystko elementy tej nieprawdopodobnie bogatej mozaiki, jaką kiedyś tworzyły kreski. A my z PRL-u wynieśliśmy jakie skojarzenie ze słowem kreski? Głupie, ciemne chłopy z Zabuga, które przyjechały na bogate, dobrze zagospodarowane ziemie zachodnie. Taki obraz ma znaczna część Polaków gdzieś w tyle głowy zakodowany. To prawda, to była bardziej upośledzona, bardziej dotknięta przez historię część Europy. Ale ten obraz tak znakomitej komedii przecież utrwalony jest dla kresów ogromnie krzywdzący. Znakomita polska pisarka Zofia Kosak-Szczucka w swojej debiutanckiej powieści Pożoga pisała: kresy, bogate, stare polskie słowo. Jest nim obszar i przestrzenność, bezkres równin falujących, oddalenie od świata i wicher stepowy. W jednym Zofia Kosak-Szczucka się myliła. Kresy nie są starym polskim słowem. W polszczyźnie pojawiły się dopiero w połowie XIX wieku, by oddać te bezkresne wschodnie obszary dawnej Rzeczypospolitej. To za sprawą tego poematu rycerskiego pod tytułem Mohort weszły do polszczyzny. A jego autor, Wincenty Ferreriusz Jakub Pol, pochodzący z Warmii, przecież, proszę Państwa, przede wszystkim był geografem, twórcą drugiej na świecie katedry geografii po Berlinie. Znakomitym geografem, ale jego wielotomowa geografia ziem Polski spłonęła podczas rabacji chłopskiej i Pol został poetą w naszej pamięci. A właściwie nie pozostał, bo jeden z najpopularniejszych w XIX wieku i na początku, przed I wojną światową jego poematów, Pieśń o ziemi naszej, dorównujący wówczas popularnością panu Tadeuszowi, po wojnie przez władze komunistyczne został skreślony z listy lektur, wyrzucony z pamięci narodowej państwa polskiego i zapomniany tak daleko, że do lat 2000 nie ukazało się w języku polskim ani jedno jego powojenne wydanie. Niewielki nakład ukazał się w Lublinie. A to przecież w tym poemacie, w Pieśni o ziemi naszej, Wincenty Pol zadawał retoryczne pytanie. A czy znasz ty, bracie młody, te pokrewne twoje rody, tych górali i Litwinów, i Żmudź Świętą, i Rusinów? A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody, z czego słyną, kędy giną, w jakim kraju i Dunaju? Po czym zabierał czytelnika w taką imaginacyjną podróż po ziemiach, przede wszystkim właśnie wschodnich, dawnej Rzeczypospolitej, które my dzisiaj nazywamy kresami, ale które do 1939 roku, to jest mapa z 1939 roku, nosiły nazwę ziemie wschodnie Rzeczypospolitej, bo kresami było to, co pozostało dalej. To tak na dobrą sprawę dopiero te obszary pomiędzy Wilnem a Lwowem zaczęliśmy nazywać kresami, kiedy ciachnięto nam 48% terytorium na ziemi na wschodzie, przepychając nas na zachód. To przede wszystkim ziemie dawnej Litwy, dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rusi. To ziemię tego ogromnego tworu, jakim było Wielkie Księstwo Litewskie, które po szeregu Unii zlało się w jeden organizm z Królestwem Polskim, tworząc pierwszą Rzeczypospolitą. Warto o tym pamiętać i warto to przypominać. I
warto przypominać to niezwykłe dziedzictwo Unii Polsko-Litewskiej. Kiedy kilka lat temu Europa odrzuciła spektakularnie konstytucję Unii Europejskiej, odrzuciła ją razem z gniotowatą, beznadziejną preambułą. A jaką preambułą poprzedzona była jedna z najpiękniejszych Unii Polsko-Litewskich, Unia Horodelska? Kilkaset lat temu nasi przodkowie zapisali te słowa na wieczną rzeczy pamiątkę. Wiadomo wszystkim, że nie dostąpi łaski zbawienia, kto nie będzie wspierany tajemnicą miłości, która nie działa opacznie, która promienieje własną dobrotą, zwaśnionych godzi, pokłóconych łączy, odmienia nienawiście, uśmierza gniewy i dodaje wszystkim pokarm pokoju. Rozproszone zbiera, znękane krzepi, nierówne gładzi, krzywe prostuje, wszystkie cnoty wspomaga, a żadnej nie szkodzi. Miłuje wszystko i jeśli kto pod jej skrzydła się schroni, znajdzie bezpieczeństwo i nie będzie się obawiał znikąd napadu. Przez nią, to znaczy przez tę miłość, prawa się tworzą, królestwa rządzą, miasta porządkują i stan Rzeczypospolitej do najlepszego końca dochodzi. Ona się we wszystkich cnotach wybornie mieści, a kto ją pogardzi, ten wszystko straci. Dlaczego tego tekstu nie uczymy się jak kredo, jak pacierza, jak tabliczki mnożenia? Mamy taką perłę, a nie ma jej w żadnym polskim podręczniku. Nie uczą jej się uczniowie szkół powszechnych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci. Nigdzie jej państwo nie znajdą. Mamy taką perłę, którą moglibyśmy rozsiewać po całej Europie. Nie pamiętamy o tym. Nie pamiętamy też i o tym, że w 1429 roku nastąpiło na Kresach właśnie, na ziemiach wschodnich tamtej Rzeczypospolitej, w Wielkim Księstwie Litewskim, spektakularne wydarzenie. To strona z angielskojęzycznej encyklopedii Wikipedii. Każdy młody człowiek dzisiaj korzysta z Wikipedii podczas nauki. Jest rok 1429. Są daty dzienne bitew toczonych przez Francuzów i Anglików, którzy wtedy sobie skaczą do oczu. Daty odsieczy idącej na Orlean z Joanną d'Arc, ale nie ma informacji, że w Łucku nad Styrem, na Wołyniu, zjeżdża się kwiat koronowanej Europy. W tym roku 1429 do zamku, który wyglądał mniej więcej tak, jak na tej rekonstrukcji, przyjeżdżają na zaproszenie wielkiego księcia litewskiego Witolda i króla Polski Władysława Jagiełły, król Niemiec, Węgier, Czech i książę Luksemburga Zygmunt Luksemburski, Erik Pomorski, władca całej Skandynawii, król Norwegii, Danii i Szwecji, przyjeżdża wielki książę moskiewscy, mistrzowie zakonów krzyżackiego i inflanckiego, legat papieski, metropolita Rusi, książęta twerscy, riazańscy, odojewscy, mazowieccy, legnicy, brzescy, pomorscy, gospodarowie wołoszczyzny, hanowie Tatarów perekopskich i zawołżańskich, posłowie cesarza bizantyjskiego. Skąd nagle na Wołyniu zjeżdża się kwiat koronowanej Europy, królowie i książęta? Wiedzą państwo po co? Ano po to, by zakładać pierwszy w historii Europy sojusz obronny, średniowieczne NATO. Poszukajcie państwo takiej informacji w którymkolwiek polskim podręczniku. Nie znajdziecie jej państwo. Może ktoś z młodych ludzi, kiedy osiągnie szczyty kariery politycznej, zostanie ministrem obrony, premierem albo prezydentem sprawnych, każe wymalować taki obraz, zjazd monarchów w Łucku, wsadzi w samolot, zawiezie do Brukseli i każe go powiesić w korytarzu, w kwaterze głównej NATO, by przypominać, że to tutaj, w tej części Europy, na Wołyniu, rodziła się idea paneuropejskiego sojuszu obronnego, zagrożona przez najazdy ze wschodu, Tatarów, Turków, Europa miała się bronić. Sojusz ten nie powstał. Ale ta idea została w końcu zmaterializowana. Każdy na całym świecie, pod każdą szerokością i długością geograficzną, zna te trzy słowa w języku francuskim. Liberté, égalité, fraternité. Wolność, równość, braterstwo. Hasła wielkiej rewolucji francuskiej. A kto pamięta, że sto kilkadziesiąt lat wcześniej
Te same sformułowania znalazły się w ugodzie chadziackiej, kiedy zbuntowani kozacy godzili się z Rzeczypospolitą. Wolni do wolnych, równi do równych i zacni do zacnych powracają. Czy przypominamy o tym, że hasła rewolucji francuskiej urodziły się tak naprawdę na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej? Tak miała wyglądać trójdzielna Rzeczypospolita z koroną, Litwą i Rusią, czyli Ukrainą. Nie powstała. Jakie są skutki, widzimy to dzisiaj. Ale był taki moment, proszę Państwa, kiedy ta trójdzielna Unia się zmaterializowała. Był rok 1861, 2 lata przed wybuchem Powstania Styczniowego. We wsi Chorodło nad Bugiem spotkały się rzesze obywateli dawnej Rzeczypospolitej, z wszystkich rozbiorów. Po co? By odczytać taki oto tekst. My niżej podpisani wysłannicy i przedstawiciele wszystkich ziem, województw i miast dawnej Polski przedrozbiorowej. W dniu dzisiejszym zebrani na polu miasta Chorodła oświadczamy aktem niniejszym stwierdzonym własnoręcznymi podpisami naszymi, że Unię łączącą Litwę z Polską ponawiamy, a Unię Polski i Litwy z Rusią, czytaj z Ukrainą, zawieramy na zasadach zupełnego równouprawnienia wszelkich narodowości i wyznań, łącząc się do wspólnej pracy celem wydźwignięcia ojczyzny naszej z dzisiejszego upadku aż do zupełnej niepodległości. W 1861 roku zawarliśmy trójdzielną Unię. Jej efektem było pojawienie się takiego herbu Rzeczypospolitej z orłem, pogonią i ruskim archaniołem. Ale my się uczymy tylko jednej frazy. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój, Boże biały? A guzik z pętelką. Przez kilkaset lat mieliśmy herb dwudzielny z orłem i pogonią, a od 1861 roku taki. Na wszystkich dokumentach rządu narodowego znajdą Państwo ten właśnie trójdzielny herb Rzeczypospolitej. Był używany aż do wybuchu I wojny światowej, bo ciągle jeszcze wierzono, że odrodzi się wspólna Rzeczypospolita Królestwa Litwy i Ukrainy. Nie odrodziła się. Ale to właśnie wtedy, w 1862 roku, ukraiński poeta z Lwowa, Platon Kostecki, napisał jeden z najpiękniejszych tekstów po ukraińsku. Wa imię Atca i Syna, to nasza modlitwa, jako Trojca, tak jedyna, Polszcza, Ruś i Łytwa. Jedna w Bocha Karalewa, Mołyca za nami, z Częstochowy, Poczajowa i z Nadostwej Bramy. W imię Ojca i Syna, to nasza modlitwa, jak Trójca, tak jedna jest Polska, Ruś i Litwa. Jedna uboga Królowa modli się za nami, z Częstochowy, świętego miejsca dla Polaków, Poczajowa, świętego miejsca dla Ukraińców i z Nadostrej Bramy, świętego miejsca dla Litwinów. To, że nie pamiętają o tym wierszu Ukraińcy, mnie nie dziwi. Ale że my o tym nie pamiętamy, że nie ma go w żadnym wyborze, w żadnej antologii poezji, to już nasza głupota i odpowiedzialność. Tak jak nie pamiętamy o wspaniałych postaciach z rusińskim, ukraińskim rodowodem. Kto pamięta, że był taki czas, kiedy przewodniczącym Koła Polskiego w Sejmie Austriackim, marszałkiem Sejmu Galicyjskiego był Rusin, grekokatolik, prezydent Krakowa, Mikołaj Zyblikiewicz, jedna z najpiękniejszych postaci. My będziemy pamiętać zupełnie inne postaci. Będziemy odmieniać ich nazwiska złowieszczo brzmiące, ale nie przypomnimy takiej postaci jak Mikołaj Zyblikiewicz. Że nie pamiętają o tym we Lwowie, znowu mnie to nie dziwi. Ale dlaczego my nie pamiętamy? Na przełomie XIX i XX wieku skończyły się wrzonki o wspólnej Rzeczypospolitej. Litwini mówili wprost: chcemy własnego państwa. Ukraińcy chcieli śpiewać Szczerne w Merła Ukraina.
Ale warto pamiętać, że był czas, kiedy orzeł, pogoń i ruski archanioł funkcjonowały w obrębie jednego Hela. My mówimy te trzy słowa, ta triada, Polska, Ruś i Litwa, ale to tak naprawdę kilkanaście różnych narodowości. To fragmenty z albumu, który towarzyszy wystawie, bo to i Polacy, i Litwini, i Białorusini, i Ukraińcy, i Rosjanie, i Żydzi, i Tatarzy, i Ormianie, i Karaimi, i Austriacy, i Niemcy, i Czesi, i te mniejsze etnie, mniejsze grupy etniczne, i Poleszucy, i Bojkowie, i Huculi. Można by tą wyliczankę ciągnąć. To wszystko przecież są kresy. Kto wie, czy nie najlepiej uchwycił istotę tego tygla, którym były ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej, emigracyjny pisarz Jerzy Stępowski. W swoim błyskotliwym szkicu zapisał znamienne słowa. Cała ogromna część Europy, leżąca między Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym i Adriatykiem, była jedną szachownicą ludów, pełną wysp, enklaw i najdziwniejszych kombinacji ludności mieszanej. W wielu miejscach każda wieś, każda grupa społeczna, każdy zawód niemal mówił odmiennym językiem. A wywodził się Stępowski z Naddniestru, z Zazbrucza. W mojej ojczystej ojczyźnie średniego Dniestru ziemianie mówili po polsku. No to mamy i dwór ziemiański. Włościanie po ukraińsku. Urzędnicy po rosyjsku, kupcy po żydowsku, Filiponi i staroobrzędowcy po rosyjsku. Oprócz tego były w tej samej okolicy wsie szlachty zagrodowej mówiącej po polsku, tejże szlachty zagrodowej mówiącej po ukraińsku, wsie mołdawskie mówiące po rumuńsku, Cyganie mówili po cygańsku, Turków wprawdzie już nie było, ale po drugiej stronie Dniestru i w Kociniu i w Kamieńcu stały jeszcze ich minarety. To przecież tutaj, na Kresach, na ziemiach wschodnich pojawił się ten niezwykły symbol. Muzułmański minaret stojący przed katolicką katedrą, bo kiedy pan Wołodyjowski już łaskawie wysadził się w Kamieńcu Podolskim i Turcy na 30 lat z okładem zajęli Kamieniec Podolski, zamieniając katedrę w meczet, przed meczetem postawili minaret, by muezzin się wspinał na górę i wzywał do modłów do Allaha. A kiedy Polacy odzyskali Kamieniec, nie zburzyli minaretu, ale na jego czubku biskup kamieniecki kazał postawić złotą figurę Matki Boskiej Zwycięskiej, symbolizującą kto, jaka wiara wróciła do Kamieńca Podolskiego. To przecież to niezwykłe miasto, położone na skalnej wyspie, oblanej ze wszystkich stron z wodami Zbrucza, gdyby leżało w Niemczech, Francji, Anglii czy w Szwajcarii, byłoby perłą architektoniczną, turystyczną najwyższej klasy. Ale pokazuje jej nie dla urody tego miasta. To miasto zamieszkiwały trzy nacje. Polacy, Ormianie i Rusini, czyli Ukraińcy. Były wobec tego w mieście trzy rynki, polski, ruski, ormiański. Były trzy ratusze, polski, ruski, ormiański. Były trzy rady miejskie, polska, ruska i ormiańska. I dopiero te trzy rady miejskie stanowiły o losach miasta. Ale tak było, proszę Państwa, w prawie każdym mieście na Kresach. O tej mozaice narodowościowej i o tych niezwykłych kombinacjach pisał jeszcze Stępowski. Wszystkie te odcienie narodowości języków znajdowały się nadto w stanie częściowo płynnym. Synowie Polaków stawali się nieraz Ukraińcami. Spektakularny przykład, dwaj rodzeni bracia, Polak, katolik, generał Wojska Polskiego, jego brat, Ukrainiec, biskup lwowski, grekokatolicki, dwaj hrabiowie szeptyccy. Dalej pisał Stępowski, synowie Niemców i Francuzów Polakami. A kogo miał na myśli? Ano naszego czwartego wieszcza narodowego, Wincentego Pola, który był synem Niemca z Warmii, a jego matka pochodziła ze spolszczonej rodziny francuskiej Longchamp de Bellier. My pamiętamy, proszę Państwa, polskiego prezydenta, pierwszego, w
w dziejach Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza. Ale kto pamięta, że jego rodzony brat Stanisław Narutowicz pozostał na Litwie i był współtwórcą niepodległego państwa litewskiego i w 1918 roku członkiem Litewskiej Rady Narodowej, która powoływała państwo litewskie. Dwaj rodzeni bracia, jeden współtworzył państwo polskie, drugi państwo litewskie. To jeszcze jeden spektakularny przykład tych przeciwnych procesów, jakie zachodziły na Kresach. Rodzina Wacława Iwanowskiego, który znalazł sobie żonę, córkę alzackiego barona gdzieś pod Kutnem czy pod Skierniewicami. Mieli czterech synów. Najstarszy Jerzy Iwanowski, działacz społeczny, minister w pierwszym rządzie Rzeczypospolitej w 1918 roku, bliski współpracownik Piłsudskiego, poseł na Sejm, zapomniana dzisiaj nieco postać. Jego młodszy brat Wacław, wielki działacz białoruskiego ruchu odrodzenia narodowego, współtwórca Białoruskiej Republiki Ludowej, która powstała w 1918 roku, minister handlu w rządzie Republiki, w rządzie Litwy Środkowej, potem burmistrz Mińska. Trzeci brat, wybitny litewski biolog i zoolog. Czwarty brat był adwokatem w Wilnie. Czterech braci, dwóch Polaków, jeden Litwin, jeden Białorusin. Jak to możliwe, zapytacie Państwo? Stępowski dodawał taką bardzo cenną uwagę. W tamtych czasach narodowość nie posiadała charakteru fatalności rasowej, ale była dziełem wolnego wyboru. Człowiek sam decydował, za kogo się uważa, a nie urzędnik wbijał mu w stempelek, który determinował go na całe życie. Może dlatego, że w każdym mieście na Kresach wyrastało się, żyło się, pracowało i umierało w klimacie wielonarodowym, wielokulturowym, wieloreligijnym. To panorama Stanisławowa w czasach zaborów w Galicji. Widzimy centrum Stanisławowa. Na pierwszym planie budynek Sokoła, polskiej organizacji patriotycznej. Z niej potem wypączkuje skauting, harcerstwo, kluby sportowe. Plac Mickiewicza z figurą Mickiewicza. Mamy polski Stanisławów, wieżę kościoła Farnego na horyzoncie. Mamy polski Stanisławów. Przy tym samym placu po drugiej stronie monumentalny budynek synagogi żydowskiej, bo najwięcej mieszkańców Stanisławowa pod koniec XIX wieku to byli Żydzi. Mamy zatem i żydowski Stanisław. Tuż za synagogą na horyzoncie widoczne wieżyczki kościoła ormiańskiego, bo w Stanisławowie na Pokuciu mnóstwo było Ormian. To zatem i ormiański Stanisławów z obrazem Najświętszej Marii Panny Łaskawej, którą dzisiaj można wielbić w Gdańsku. Po drugiej stronie tego placu monumentalna fasada katedry grekokatolickiej, do której chodzą mieszkający w Stanisławowie Ukraińcy. Mamy zatem i ukraińskich Stanisławów z piękną postacią Grzegorza Chomyszyna, biskupa grekokatolickiego, ostro zwalczającego ukraiński nacjonalizm. Z perspektywy miejsca, w którym stał fotograf, nie zmieścił się kościół ewangelicki, bo mieszkający tutaj Czesi, Austriacy i Niemcy byli przede wszystkim ewangelikami. Jedno miasto, tyle nacji, tyle wyznań, tyle kultur. Ale tak było w każdym prawie mieście na Kresach. W rodzinnym mieście Mickiewicza, który mieszkał w samym środku Nowogródka, równa mniej więcej odległość dzieliła ten dom od katolickiej fary, prawosławnego kościoła bazylianów, żydowskiej synagogi i tatarskiego meczetu. Bo Nowogródek zamieszkiwali zgodnie Białorusini, Polacy, Żydzi i Tatarzy. Były zatem cmentarze chrześcijańskie, tatarskie i żydowskie. Jest takie piękne wspomnienie uczennicy, która idzie przez ulicę, opisuje domy, kto w nich mieszka, wszyscy wymieszani, wynajmujący mieszkania, jeden od drugiego, Tatarzy, Białorusini, Żydzi, Polacy, a potem przychodzi na lekcję do szkoły i tak dalej. W naszej klasie mamy mozaikę narodowościową. Polacy, Białorusini, Tatarzy i Żydzi.
W sobotę Żydom nie wolno pisać, to też mają moje koleżanki, tylko siedzą na lekcjach religii i nikt nie zmusza ich do łamania praw religijnych, bo jest szabas. Kiedy mamy lekcje religii, przychodzą katolicki ksiądz, prawosławny duchowny, wyznanie mojżeszowe reprezentuje imam, zaś islam, reprezentuje rabin, zaś islam muzułmański imam. Dzielimy się na grupy wyznaniowe w czasie tej lekcji, a na następną przychodzimy już wszyscy razem do swojej klasy. Nikt nie czuje się gorszy czy lepszy. Jesteśmy wszyscy jednakowo traktowani. To doświadczenie wielonarodowej, wielolegijnej, wielokulturowej klasy powtarza się, będzie się wielokrotnie. Jeden z polskich pisarzy, urodzony w Brodach, tak wspomina lata nauki w gimnazjum, to gimnazjaliści sprzed I wojny światowej. A potem gimnazjum. Siedem narodowości w jednej klasie. Dosłownie. Polacy, Ukraińcy, dwóch Rosjan, kilku Żydów, trzech Czechów, nawet jakiś Węgier się znalazł i Rumun. Co za odmienne temperamenty, ile skontrastowanych mentalności. Klasa z gimnazjum państwowego w Dubnie w latach 30. wśród uczniów Polacy, Żydzi, Ukraińcy i Rosjanie. Ale tą wielobarwną mozaikę ziem wschodnich Rzeczypospolitej umiał, choć nie zawsze konsekwentnie, dostrzegać także najwyższe władze Rzeczypospolitej. Jest rok 1929. Do Nowogródka, w którym przed chwilą byliśmy, przyjeżdża pierwszy obywatel polskiego państwa, prezydent Mościcki. Na ulicy witają go mieszkańcy Nowogródka, władze, szpaler, żołnierze, młodzież szkolna, stoją limuzyny, idą oficerowie. Kto wita w Nowogródku prezydenta? Tatarzy. Chlebem i solą po staropolsku i zapraszają do zwiedzenia meczetu, najświętszego, najważniejszego dla nich miejsca w Nowogródku. Po chwili widzimy prezydenta przed żydowską szkołą podstawową udekorowaną biało-czerwonymi barwami, bo dzieci i nauczyciele żydowscy też chcą przywitać pierwszego obywatela Rzeczypospolitej. Za chwilę prezydent wmuruje kamień węgielny pod budowę białoruskiego gimnazjum, bo Białorusini chcą mieć gimnazjum z własnym językiem wykładowym. Jedna wizyta, powiedzą państwo, przypadek. Proszę bardzo, wróćmy na chwilę do Łódzka, tego Łódzka, gdzie się zjeżdżali monarchowie w średniowieczu. Tak wyglądał później zamek Lubarta. Prezydent odbiera delegacje gminne, a potem gdzie widzimy prezydenta? W katedrze, w kościele ewangelickim, w cerkwi prawosławnej, w synagodze i w kielesie karaimskim. W ramach jednej wizyty. Zadajcie państwo sobie pytanie, czy zdarzyło się w III Rzeczypospolitej, by prezydent odbył taką turę? Kiedy do wielkiego sanktuarium religijnego położonego tuż koło Lwowa, Ratym, pielgrzymowali Polacy katolicy, cerkwi grekokatolickich. Wychodziły dziesiątki pielgrzymek, bo to było tak ważne sanktuarium i tak ważne święto, że przychodzili tutaj ze swoimi wiernymi także duchowni grekokatolicy. Słynny Poczajnow, przecież prawosławny, zamieniony w prawosławne centrum caratu, równie przyciągał Polaków, katolików, jak i grekokatolików, Ukraińców. Profesor Brykowski, pochodzący z Kołomyi, przypomina, że kiedy odbywało się w styczniu święto Jordanu, jedno z najważniejszych świąt w Kościele Wschodnim, gromadzące wszystkich grekokatolików z Kołomyi, szła osobna delegacja z kościoła farnego, osobna delegacja z cerkwi. Wszyscy spotykali się nad rzeką Jordan, w którą zamieniała się pobliska rzeka, a uświetniał to pułk piechoty stacjonujący w Kołomyi, który wystawiał orkiestrę. To Wigilia w 49. Pułku Piechoty w Kołomyi na Kresach. Choinka na ścianie Piłsudski, Mościcki, orzeł biały, chałki, szklanki, na szklankach opłatki, w tych szklankach woda chyba nie całkiem źródlana. No cóż, Wigilia jak Wigilia.
Ale jeśli obrócą Państwo to zdjęcie, zobaczą Państwo, że data jest 19 stycznia, bo to jest Wigilia Grekokatolicka, bo służący w tym pułku żołnierze to przede wszystkim grekokatolicy Huculi. Tuż pod Wilnem stacjonował 13 pułk ułanów wileńskich. W nim służyli poborowi Tatarzy. Mieli prawo nosić na mundurze proporczyk w barwach pułku z półksiężycem i gwiazdą, symbolami islamu. Ale odznaką tego pułku był krzyż maltański z Matką Boską Ostrogramską. I wyobraźcie sobie Państwo, że w tej opluwanej przez lata II Rzeczypospolitej na jednym mundurze wojskowym mogły funkcjonować obok siebie w zgodzie święte symbole islamu, gwiazda i półksiężyc i Matka Boska Ostrogramska. To było możliwe. Tak jak było możliwe wspólne świętowanie z poborowymi żydowskiego pochodzenia przez najwyższych generałów Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. Jeden z wybitnych żydowskich muzyków, klezmerów, Leopold Kozłowski, zbieżność nazwisk przypadkowa, ale Kozłowskich jest teraz chyba więcej niż Kowalskich i Malinowskich. Tak wspominał rodzinne Przemyślane, miasteczko na Podolu. Były cudownym sztetlem, gdzie większość oczywiście była żydowska, jak to w miasteczka, a różne wyznania żyły w całkowitej zgodzie. Sztetl przyjaźni. Dla przykładu, w szabas były zamknięte żydowskie sklepy, a więc w sobotę, ale były dwa sklepy chrześcijańskie, nieżydowskie, które dla uszanowania święta też zamykano. Kiedyż chrześcijanie mieli robić lepsze interesy niż wtedy, kiedy Żydzi mają zamknięte sklepy? Ale sklepy były zamknięte. Za to w niedzielę żydowskie sklepy były zamknięte, choć mogły być otwarte. To byli sąsiedzi z prawdziwego zdarzenia. A skoro o muzykach, piosenkach mowa, to słyszeli Państwo przed chwilą jeden z znakomitych lwowskich przebojów. Ale kto pamięta, że najlepsze przeboje dwudziestolecia międzywojennego, które nasi ojcowie, dziadkowie, a i Państwo nudzą sobie przy gotowaniu albo przy goleniu, pisali polscy Żydzi ze Lwowa. Jan Heszkeles, czyli Marian Hemar, to on napisał, kiedy znów zakwitną białe łzy, czy pani Marta jest grzechu warta, ten wąsik, nikt tylko ty, a spod pióra Emanuela Schlechtera, zamordowanego w getcie we Lwowie, spłynęły teksty takich piosenek jak Każdemu wolno kochać, Odrobina szczęścia w miłości, Umówiłem się z nią na dziewiątą, Seksa pil, Szkoda lata, Dobranoc oczka z róż, czy wykonana przed chwilą brawurowo piosenka Tylko we Lwowie. Wielokrotnie podkreślano, że Polacy z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej byli dużo bardziej tolerancyjni i otwarci na różnice narodowościowe i religijne niż Polacy z innych stron kraju. Tak pięknie pisał o tych ziemiach w swoich dwóch książkach Atlantyda i Ziemia Księżycowa Andrzej Kciuk. Cytatem z Andrzeja Kciuka chcę zakończyć tę przydługą nieco prezentację, zapraszając Państwa na wystawę, na której pokazujemy pięć klimatów, na których mieszkało się w Kresach, wieś na Kresach, miasteczka na Kresach, uzdrowiska, pałace, dwory i miasta na Kresach. W albumie, który towarzyszy tej wystawie, część z tych cytatów starałem się zawrzeć. Znajdą też Państwo mój ulubiony cytat z Andrzeja Kciuka, kończący tę prezentację. A ilustracją do tego niech będą widoki z Krzemieńca, miasta rodzinnego Słowackiego, który był w 1/4 przecież Ormianinem. Proszę Państwa, tego Krzemieńca, który my pamiętamy jako polskie miasto za sprawą słynnego liceum Krzemienieckiego, ale tak naprawdę to było miasto żydowsko-ukraińskie. 7,5 tysiąca Żydów, 7,5 tysiąca Ukraińców, 2,5 tysiąca Polaków. To tutaj przecież znaleźliśmy i cmentarze chrześcijańskie, katolickie z grobowcem
matki słowackiego, i kozackie, i ukraińskie, i rusińskie, i oczywiście żydowskie. Patrząc na panoramę Krzemieńca, na górę Bony, na ten przedziwny świat kresów, proszę pozwolić, że zacytuję fragment z Andrzeja Kciuka. Żyjącym Państwu wszystkim daj Boże zdrowie. Umarłem daj wieczny pokój i światłość wiekuistą za to, że na swój sposób kochali ową ziemię. Polak chciał pokazać jej polskość, Rusin jej ruskość, a Żyd jej żydowskość. I co wyjątkowe, w morzu nienawiści, jaka później nastała, że te rzeczy i sprawy się nie kłóciły, a uzupełniały. To sprawić władna jest tylko czysta miłość. Bo ludzie tam zawsze dzielili się na przyjaciół, znajomych i nieznajomych. Nieznajomy wszakże naprzód był człowiekiem, zanim jeszcze był Polakiem, czy Ukraińcem, czy Żydem, czy Niemcem. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo za pięknie. Za pięknie.